Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście, pod poprzednim odcinkiem z porównaniem, porównamy dzisiaj pary Kery 9 Flow i Kylie Infinity, albo 8, więc widzicie, słucham Was. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, subować kanał, polubić ten film i skomentować, które buty Wy wolicie i dlaczego. A ja tutaj powiem, które są lepsze w mojej opinii i to uzasadnię. Jak przeszliśmy przez te wszystkie formułki, to powiedzmy sobie szczerze, to są buty, za którymi nie przepadam, nie uważam je za buty wybitne. Są dobre w pewnych aspektach, jak każdy, w szczególności jeden jest lepszy niż drugi, ale nie są to buty, w których bym grał na meczu, zdecydowanie. Czekam na buty tego pana, oczywiście Luki, więc tutaj zdecydowanie wolę, nawet jego grę wolę niż ich grę. Kylie'ego grę, no fajnie się na nią patrzy, trzeba przyznać, ale jako człowiek tak mnie drażni, że tu jest problem, ale jego gra jest super do patrzenia. Kery, doceniam skillset, jest nieziemski skillset, widać, że to jest wypracowane, to nie jest taki wrodzony talent jak u Kylie'ego, tam to jest boska iskra, to jest ciężka praca, ale jakoś do mnie nie trafia ta gra. No coś jest takiego, że naprawdę jest, ja doceniam, bo jest genialnym strzelcem i w ogóle, ale jakoś nie trafi. Ale przejdźmy już do samych butów. I tak, cena do sztosa. Cena jest dowalona, przegięta, sztosy takie... No dobra, na pewno te z ulicy Zamkowej jeszcze jakoś wyglądają. I też się dało je wyrwać na promce. Tutaj... Jezu, no tutaj... Może to na walentynki, coś, ten, ale ogólnie takie... No nie podobają mi się CW w tym sezonie. Zresztą nie wypuszczają z konceptem jeszcze. Nie wiem, czy w ogóle będą, czy nie. Zawsze Kylie z konceptem wychodziły. Nawet jakby wyszły, to bym kupił sobie, bo zazwyczaj no, lubiłem te z konceptem. I tak mam tutaj duży dysonans, co wybrać. Sztosów żadnych. No ale to po prostu jest ładniejszy but. Zresztą, kurde, to jest Under Armour. W końcu się zbije te ceny, więc już się zbijają dużo. Dam punkt. Tutaj mamy cenę do sztosa 1. To zero. Jeśli chodzi o trakcję, no to tutaj nie jest to duża rywalizacja, ponieważ tu trakcja jest, tu trakcji nie ma. Naprawdę. No, kurde, zresztą zobaczcie, już mam tą piankę startą, a grałem w nich tyle, co... No to już jest poprzecierana pianka i to porządnie. Grałem w nich naprawdę, no może z raz więcej niż trzeba do ogrania. Tutaj to prawie nie widać zużycia. No może tutaj na tej ósemce, na tym Infinity widać zużycie lekkie. No tylko tyle, a grałem w nich tyle samo. No może w tych godzinę mniej, bo tutaj raz więcej niż trzeba. Więc trakcja i w ogóle bieżnik zdecydowanie mocniejszy i lepszy tutaj. Mamy 1 do 1. Jeśli chodzi o amortyzację, to szczerze powiem, ja bardzo lubię amortyzację tej praki Flow. Ona jest taka fajna, responsywna, mi bardzo spoko pracuje pod nogą. To jest bardzo duża zaleta tego buta i naprawdę ta pianka Flow jest spoczy, jeśli o to chodzi. Tutaj nie można się doczepić. Tutaj, no jak to Kylie, amortyzacja jest, trzeba przyznać, jest, ale czy ja ją jakoś wybitnie czuję? Czy ona dla mnie jest jakaś taka dobra? Więc no tutaj temat jest dość prosty i kolejny punkt leci do Kery 9 Flow i mamy już 2 do 1. Kolejną kategorią będzie wygoda. I co by nie powiedzieć o tych Kylie, są skubane wygodne, naprawdę, są wygodne, są bardzo miłe, tutaj te poduszeczki są bardzo spoko. Jedynym mankamentem dla osób z wysokim podbiciem, takich jak ja, będą te paski tutaj na środku, mnie one osobiście wkurzały, no mi przeszkadzały, uwierały, nie były wygodne. No ale tak to reszta buta jest ok, no i słabo oddycha, na pewno ta cholewka słabo oddycha. Nie wiem, czy w innych CW nie ma innych materiałów cholewki zastosowanych, ponieważ tak często bywa, że w różnych CW danego obuwia są różne materiały cholewki, więc tutaj może być ta różnica, ale w tym akurat, gdzie ja mam, to jest jak w KD14, przepraszam, jak w KD13. Za to Kery 9, tutaj wszystko jest mięciutkie, przyjemne. Polewka też bardzo fajnie wentylowana, język miły, ale tutaj było tu na język, przepraszam, zapomniałem o języku, tu język jest dowalony. Język jest przemiły, przefajny, przegenialny. Tutaj jest po prostu ok.
Może ten z ulicą sezonkową, one są takie puchate, to jest lepsze przez to, ale naprawdę, jeśli chodzi o wygodę, to i Kery, ósemki, i dziewiątki, to naprawdę jest topka, bo ten but to samo praktycznie. Tylko tutaj z tyłu wzmocnienie trochę, to jest różnica. No, więc tylko tyle. I punkt dam tutaj, bo są wygodniejsze i mamy już 3 do 1. Tak, w tym momencie Kery już wygrały i przechodzimy do ostatniej konkurencji, czyli ochronę skrekotanych stawów. Jeśli chodzi o stawy, no to w tych noga lata jak na kurtyzanie bielizna. Nie szanuję w ogóle ochrony stawów w tych butach. Kostka mi w nich się kręciła, a szczerze powiem, że kurde, przed tym jak je nosiłem, nie miałem problemów z kostkami, a ostatnio znowu mi się odnawiają i powiem, że to jest bardzo denerwujące kontuzje. Nie są to takie, które cię destrukcja i nie macie, zmiatają cię z planszy, ale są takie kurde, mega drażniące, dziabią się, no nie do końca fajnie. I tutaj ja nie szanuję ochrony stawu w ogóle. Jeśli chodzi o te buty, to jest, mimo to, że to jest dość szmaciany, niski but, to Lockdown Stop jest naprawdę spoko, co jest może zaskakujące, ale jest, więc ta noga jest dobrze trzymana. Dlatego podeszwa jest dość szeroka, chociaż nie wygląda i naprawdę jest spoko, ten Lockdown Stopów jest spoko. Nie mam się do czego doczepić, naprawdę, nic mi się nigdy w nich nie stało, a lądowałem na ludzkich stopach, bo ja często ląduję, więc naprawdę, jeśli chodzi o ochronę stawu, to tutaj jest propsik. Mimo, że nie wyglądają, naprawdę to jest propsik. Dostają kolejny punkt i mamy 4 do 1. Deklasacja na stronę Kery. I teraz kilka słów podsumowania. Szczerze, obie pary butów nie są kompletnie dla mnie stworzone, one nawet są w podobnych kolorach. I ja osobiście nie będę w nich grać żadnych. W tych może będę sobie chodzić. Tak, bo są wygodne i po prostu tyle. I będę sobie w nich chodzić. Więc tutaj na pewno to. Czy coś więcej? Szczerze powiem, że nie wiem, może porzucać sobie. I uważam, że te buty są, tak jak już to mówiłem w ich recenzji, dobre dla zawodników niskich, leciutkich i grających na hali. No czy z tej hali, to wtedy te buty będą, no, to jest spoko. Nie za dużo mijających, takich raczej catch and shoot, chociaż zatrzymanie się... Nie, na czystej sali mają trakcję, no ale musi być czyściutka. Na brudnej tak, mech. Te nie polecam nikomu, uważam to za jedne z gorszych butów tego sezonu i mam nadzieję, że jak będę robił topkę butów tego sezonu, to te dam na ostatnim miejscu. No, tak jak w tamtym roku Hardeny mnie wkurzały, tak w tym roku Kai Infinity. Niestety, co roku jakiś rzucający musi być do dupy z butami. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!